Jak wiecie, a wiecie, bo już serio wszyscy to wiedzą i widzieli, mam wrażenie, wczoraj internety obiegła fotka, którą Stasiulek rzekomo udostępnił na story na swoim Facebooku, i na tej fotce jego zupełnie odwrotnie proporcjonalnie do głowy bujnie owłosione nogi opalają się na plaży z damskimi nogami. No i rozgorzała dyskusja, kim jest owa niewiasta i czy jest ona jedną z jego kandydatek? Jak tak, to którą i tak dalej. Mniej naszych ludzi z grupy osobiście zdziwił fakt, że Stasiulek, który na początku ukrył swojego Facebooka, już go odkrył i w ogóle zdecydował wrzucić się tam takie zdjęcie. Ja rozumiem, że on go musiał jakoś zrobić, wiecie, widocznego tylko dla znajomych, ale tak czy siak wrzucając takie zdjęcie po drugim odcinku matrymonialnego, jakby nie patrzeć show, musiał zrobić to z premedytacją i wiedzieć, że każdy, dosłownie każdy, będzie o tym pisać. Serio, ja nie mogę codziennie robić filmu z serii, że uczestnik oszukał wszystkich, bo taki film przysługuje jeden na sezon, a nie że po drugim odcinku cyk 5 filmów. No bez jaj. Poza tym osobiście czuję się zażenowana swoją dezinformacją i tym, że to zdjęcie nie trafiło w pierwszej kolejności do mnie. Tutaj z góry nas przepraszam i postaram się, żeby takie sytuacje się nie powtarzały. W sensie, ja mam swoje jakieś tam brudy i donosy na Stasiulka, ale tego zdjęcia to tam nie było. W każdym razie samo zdjęcie świadczy o tym, że Stasiu jest na wakacjach z jakąś dziewczyną. Co do samego zdjęcia, to jak wspomniałam, widać na nim jedynie dwie pary nóg, raczej męskich i żeńskich, bo jedne są owłosione, a drugie nie. Do tego mają pomalowane paznokcie. Obie postaci piją jakieś drinki z lodem, a na talerzu między nimi znajdują się gruszki, śliwki i dwa kawałki ciasta. I otóż ten talerz, jak się okazało, posłużył do spekulacji, że ta dwójka nie może być na zagranicznych wakacjach, bo gruszki i śliwki to zbyt polskie owoce i do tego to ciasto jakoś tak polsko wygląda. Teraz chyba jeszcze jest sezon na gruszki i śliwki, więc mocno podejrzane. Choć myślę, że w innych krajach też mogą mieć gruszki i śliwki i podawać ciasto, także nie skupiajmy się na tym wątku. Oczywiście pojawiły się też komentarze, że to nie może być Stanisław, bo on przecież ma niewiele włosów na głowie, a te nogi i ręce są wręcz zbyt hojnie owłosione, ale tak się akurat często zdarza. Żeby daleko nie szukać, mąż Charlotte z Seksu w Wielkim Mieście był łysy i miał włosy nawet na plecach. Także uznajmy, że to jednak jest Stasiulek. Wszyscy zwrócili jednak uwagę na dziewczynę, a przynajmniej to, co z dziewczyny widać na zdjęciu, czyli długie nogi, kawałek majtek w panterkę i bądź co bądź oczojebne liliowe paznokcie obcięte na kwadrat. I te paznokcie właśnie mogą nas trochę zastanawiać, bo po przeglądzie kandydatek Stanisława można stwierdzić tyle, że wszystkie, które wybrał, są nad wyraz naturalne. Zdaje się, że żadna nie ma nawet powiększanych ust, a to taki standard, max to farba na włosach. Zaś paznokcie w większości mają krótkie i naturalne, a tutaj już tak widać jakiś żel albo chociaż hybrydę. No i ten długi kwadrat plus kolor. Dziewczyna nie wygląda jak naturalne kandydatki, które zaprosił na pierwsze randki Stasiulek. I do tego ten strój kąpielowy w panterkę. Jakoś tak się gryzie z tymi skromnymi dziewczynami. I tutaj pojawiły się potwierdzenia teorii spiskowych, jakoby Stanisław i tak nie planował wybrać żadnej z dziewczyn. No i szpiedzy dyskutanci podzielili się na dwa obozy. Jeden obóz mówiący o tym, że kandydatki to była tylko zmyłka, że specjalnie wybrał naturalne i skromne, żeby dobrze to o nim świadczyło, a jak zgarnie już duży pozytywny fame i finalnie nie wybierze żadnej z dziewczyn, bo wiecie, choćby zasięgu na polu nie miał przez kilka miesięcy i nie mógł się z nią spotkać, czyli taki rolnikowy standard, wówczas znalazł sobie inną, taką bardziej w swoim prawdziwym, a nie udawanym telewizyjnym guście. I obóz drugi, który twierdził, że Stanisław jeszcze przed rozpoczęciem zdjęcia po wizytówkach kogoś poznał, a że nie mógł czy też nie chciał zrezygnować z programu, postanowił przejść przez tą całą szopkę najbardziej bezboleśnie, wybierając dziewczyny, które go nie interesują, żeby nie wzbudzać zazdrości w tej, z którą faktycznie był, a po programie kopnąć ją w cztery litery i wrócić do tej, którą już sobie znalazł. Jest też oczywiście trzecia teoria spiskowa, że to jak u Sławomira z Szóstki, jest ta była dziewczyna,
dla której chciał zrobić na złość udziałem w programie i już zdjęcia się skończyły, oni się zeszli i opowie o niej w odcinku finałowym, a pokaże ją na świątecznym. Kolejny poniekąd rolnikowy standard. No takie mamy tutaj standardowe scenariusze. Oczywiście jest szansa, że to wciąż jest któraś z dziewczyn z programu, która po prostu na pierwsze randki się tak odstawiła, a tak na serio to chodzi inaczej. Także każdą z dziewczyn musiałam sprawdzić, a niektóre wcale tego nie ułatwiały, bo wiecie, prywatne profile, fałszywe imiona i nazwiska, jakby w ogóle nie zależało im na fejmie, całkowicie niezrozumiałe. Popatrzcie na Kamilę, ona od wizytówek w ogóle się nie kryje, wiadomo, że zbiera followersów i zasięgi i gitara, nawet można sprawdzić kogo z zaproszonych chłopaków ma w znajomych, dziwnym trafem akurat trzech. Ale ja dzisiaj musiałam zrobić film o Stanisławie, bo mnie do tego zmusiły internety, o losie. W każdym razie wracając do dziewczyn z programu, każdą trzeba było z osobna sprawdzić, chociaż teoretycznie blondynki mogłam odrzucić, bo widać było, że mu się nie podobało i sam nawet powiedział Stasiulek, że wizualnie jego typ to ta pielęgniarka, czyli taka bardziej szczupła brunetka. No ale nigdy nic nie wiadomo, więc no sprawdziłam każdą jedną. Co ciekawe, on wybrał sporo starszych od siebie dziewczyn, a sam ma tych lat ledwie 26, więc dziewczyna, która ma 3 dychy, to takie nietypowe wśród rolników. Chyba że wiecie, jak Krzysztof wybrał po zdjęciach, a na żywo stwierdził, że jednak woli młodsze. Idąc tą drogą, najmłodszą kandydatką jest Natalia, którą bardzo mało pokazano w drugim odcinku. I tutaj mogłoby coś być, bo Natalia wczoraj wrzuciła zdjęcie z zagranicznej podróży, na którym ma strój kąpielowy. Czyżby właśnie była w podróży ze Stanisławem? Ale z drugiej strony rolnik właśnie wrzucił zwiastun trzeciego odcinka i tutaj wyraźnie widać, że Stasiulek w ogóle nie wybrał Natalii do trzeciego odcinka. Na screenach widzimy jedynie dziewczyny, które widać było też w zwiastunie na koniec drugiego odcinka, czyli Roxanę, Aleksandrę, Agatę, Ewelinę i Tereskę. A szkoda, bo Natalia nawet paznokciami pasowała. Jaka jest szansa, że to któraś z dziewczyn z tej piątki jest teraz ze Stanisławem na wakacjach? A jaka jest szansa, że jednak jest to Natalia? Powiem szczerze, że na pewno nie wiemy niczego, ale szanse mimo wszystko są marne. Te starsze od niego to bym odrzuciła, bo finalnie i tak to się kończy. Zostałyby nam Ewelina i Tereska, a te są od początku typowane na faworytki, ale czy myślicie, że faktycznie to któraś z nich może być na tym zdjęciu? Bardziej realna wydaje się być jedna z teorii spiskowych opisanych wyżej, ale pożyjemy, zobaczymy. Dajcie znać w komentarzach, jakie są wasze typy i obserwacje, a tymczasem standardowo znak pokoju i do gnoju, do roboty w sensie.